time lost will be completed. Please welcome Blake Jarrow. Planeta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival. Sunrise Festival, nic dodać, nic ująć, ciarki na plecach. Razem z wami Marek Kowalczyk. Kowalczuk. I Bartosz Kubś. DJ Bartes z poznańskiej planety. Marku, ty oczywiście jesteś z Łodzi. Tak, jestem z Łodzi i po raz pierwszy jestem na tym festiwalu i bardzo się z tego cieszę. Po prostu dziś po raz kolejny przeszły mnie ciary, tak jak powiedziałeś. Dokładnie tak jest. Przyznam szczerze, że widzę Marka Minę, jak usłyszałem Undyne w live akcie, jak przed momentem śpiewała. No po prostu jesteśmy w wielkim szoku. Długo czekaliśmy przez wiele lat na to, by móc usłyszeć tą piękną wokalistkę, 28-letnią wokalistkę i posłuchać ją właśnie na żywo. To wszystko dla was. Przez najbliższe 3 godziny my będziemy was informować o tym, co dzieje się w amfiteatrze w Kołobrzegu podczas Sunrise Festival 2010. A ja wam powiem, że Bartes jako DJ już grał na festiwalu Sunrise, ale dobra, o tym będziemy mówić jeszcze w dalszej części, tak? Ja chętnie poopowiadam o tym, jakie uczucia towarzyszą podczas występu na tak wielkim festiwalu, jakim jest właśnie ta impreza. Przywitali was Bartes oraz Marek Kowalczuk i Sunrise Festival 2010 razem z Planetą. Jarrow live na Planecie FM.
Sunrise Festival 2010. Bartes Live Sunrise Festival.
Marek Kowalczuk live Sunrise Festival. Live na Planecie FM. Planeta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival. Clap your hands in the air. No to Mareczku, poniosło ciebie. Bardzo, bardzo, bardzo super muza, naprawdę. Ale wszystko przez to, co tutaj się dzieje, naprawdę emocje są wielkie. Nam cały czas nóżki i rączki same się ruszają. Wszystko tutaj się rusza, kochani, pod brzuchem. To ja mogę to powiedzieć? Mogę to powiedzieć? Mów. Gacie spadają. O, poleciał po raz drugi. Marek naprawdę uwielbia. No dobra, ten koleś, którego właśnie teraz słuchacie, to oczywiście ze sceny Digital. Mając 23 lata, posiadał już renomę światowego artysty, kiedy John Digweed stwierdził, że Jarrell z pewnością w przyszłości stanie się kimś wartym uwagi. Młody Amerykanin postawił sobie właśnie taki cel i bardzo trafnie wypełnił niszę na scenie muzyki progresywnej, a dzisiejszy jego występ jest dowodem na to, że jest wielkim kozakiem właśnie na tej wielkiej scenie. A wiesz, co powiedział jeszcze? Podobno? I like my kitchen very, very much. Planeta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival.
Delta FM. Bartes Live Sunrise Festival. Festiwal 2010 live tylko na planecie FM. We'll be right back.
Mike Jarrell live na Planecie FM. Marek Kowalczuk i Bartes live z Sunrise Festival. Ci, którzy nie są na Sunrise Festival 2010 z planetą, to mogą sobie to tylko wyobrazić. Słuchajcie, z jednej strony morza szum, z drugiej ptaków śpiew i mewek, a w środku fenomenalna muza, największa na świecie impreza klubowa. Ale właśnie, wróćmy do piątku trochę, zagalopowałem się. No właśnie, bo przed momentem rozmawialiśmy sobie o tym, jak to wszystko się rozpoczęło wczoraj. Dzisiaj już mamy sobotę, czas bardzo, bardzo szybko nam ucieka, no bo jest tak gruba impreza. No właśnie, na moment powracamy sobie do tego, co działo się wczoraj i warto powiedzieć o tym, że scena analog i digital to kolejny techniczny krok do przodu w multimedialnej, scenicznej... Wygląda to fenomenalnie. Konstrukcji. Fenomenalnie, prawda? No. Prawdziwy fenomen. Od samego początku imprezy spotkałem się z ogromną ilością pozytywnych spostrzeżeń od bawiących się klubowiczów, że są pod wielkim wrażeniem tego, jak wygląda amfiteatr w tym roku. No chyba wielkie wrażenie na nich zrobiła ta wizualizacja i konstrukcja. Konstrukcja, dokładnie, ogromne konstrukcje w kształtach koła, a w nich przestrzenne wizualizacje, one właśnie powodują, że to wszystko razem z muzyką tworzy wielki spektakl audiowizualny i na pewno ten rodzaj wyświetlanych obrazów to kolejny dowód na to, że MDT Agency mocno stawia na jakość i nowości technologiczne, których w tym roku po raz kolejny nie brakuje. Marku? Oklaski dla nich. Ja powiem tak, oklaski dla nich, a oprócz tego chciałem powiedzieć, że ja jako człowiek, który po raz pierwszy widział Sunrise Festival, jest pod totalnym wrażeniem, naprawdę. Po raz pierwszy, to są właśnie te ciarki na plecach, które zostaną do końca życia. Ale zobacz, przepraszam, że się tak panę, ale Bartes, ty już byłeś niejednokrotnie na Sunrise, no. Ale co, teraz odczuwasz jakieś takie nadal ciary? Podniecenie jest za każdym razem, kiedy jest się na evencie. Sunrise Festival dla mnie jest bardzo ważną imprezą, bo ja jeszcze nie byłem DJ-em, nie byłem doświadczonym DJ-em, kiedy zaczynałem się tutaj bawić i wszystko rozpoczęło się w amfiteatrze. I tak naprawdę amfiteatr dla mnie to jest właśnie ta magia eventowa, to wszystko chyba ze względu na budowę amfiteatru. Parking, wiadomo, jest rewelacja, ale to, co ma w sobie amfiteatr, wydaje mi się, żadne miejsce w Polsce nie ma tej magii. Ja myślę, że niektórzy z was już teraz zamówią sobie bilety i zabukują na przyszły sezon na Sunrise Festival i zobaczą to, co się tutaj dzieje. Tylko z planetą Sunrise Festival 2010 trwa. Planeta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival. Mimo tego, że pogoda, no można powiedzieć, zawiodła, miało być pięknie, a jednak słońce nas nie rozpieściło, klubowicze nie wystraszyli się. Dzięki temu, co tutaj jest, dzięki tym wielkim scenom, temu nagłośnieniu i artystom, którzy się pojawili, klubowicze używają takich pięknych okryć foliowych. Zresztą my tutaj rozdajemy takie okrycia z planetarnym logiem. Mnóstwo ludzi bawi się w tym i wcale nie boją się deszczu. Nie muszą się bać, bo energia ze sceny jest niesamowita. My za moment pojawimy się i na pewno opowiemy tym wszystkim, którzy nie mogą tutaj być, opowiemy o tym, jak wygląda scena na parkingu, no i też jeszcze poopowiadamy o amfiteatrze. Zostańcie razem z nami live z Kołobrzegu Sunrise Festival 2010. Bartes i Marek razem z wami. Blake Jarrell live na Planecie FM. We'll be right back.
Sunrise Festival 2010. Live tylko na Planecie FM. Ty widziałeś jakiś facet, tu się kręci? Znam gębę, nie wiem. Na moje oko to jest nikt inny jak ATFC. Wpadł do nas do studia po to, żeby pozdrowić słuchaczy Planety w całej Polsce. O ja, dobra, mdleję, dzięki. Ten koleś zagrał naprawdę rewelacyjnego seta, ponieważ osobiście byłem i tańcowałem, a za moment specjalnie dla was, słuchajcie uważnie. Idę zemdleć. Pat, Marek Pat na widok ATFC. Sunrise Festival tylko na Planecie FM, tylko w Polsce, prosto z Kołobrzeskiego Amfiteatru i prosto z parkingu koło niego z trzech scen, sceny analog, sceny digital i sceny red stage, tylko na Planecie FM, na wyłączność, już teraz, ATFC! Hi, after a few months ago you were in Poland. You played music set in Warsaw Club. Tonight you made show on Sunrise Festival. I would like to ask you, what do you prefer? Club party or big events? Oh, you can't ask me that question. That's a difficult, that's a very, very, very difficult question. Totally different styles of DJing. Totally different experiences. Of course, I've had nearly every time I come to Poland, I have a fantastic experience in a nightclub. I don't do many festivals here, but I had a really, really good time tonight as well. The amphitheater is amazing. All the people around you, I mean, it's just like, the atmosphere is incredible. I don't know, I mean, I guess, no, I'm not going to answer the question. And they're both good. Okay, ATFC powiedział, że w Polsce, grając w klubach, spotkał fantastycznych DJ-ów, nabył niesamowitego doświadczenia. Ci ludzie są bardzo talentowani. Z kolei na Sunrise Festival doznał niesamowitej atmosfery. To, co dzieje się tutaj w Kołobrzegu, jest naprawdę niepowtarzalne. I powiedział, że nie odpowie na to niesamowicie trudne pytanie. Okay, ATFC, could you tell to our listeners something? Because our listeners are waiting for your greetings. Well, I mean, it's just so nice to be back in Poland. I think I was one of the first English DJs to come a long time ago when we played at the import parties in Pekania, and they were fantastic parties. And then I think I've been to nearly every town and city in Poland since over the past 15 years, and it's like Polish people are like the Latin Americans of Europe. They are very, very warm, warm people, warm spirit, and I always look forward to coming back to Poland whenever I can, because it's without fail fantastic party. ATFC jest niesamowicie zaskoczony. Wszystkich was oczywiście bardzo gorąco pozdrawia. Jesteście niesamowici. I ci, którzy jesteście tutaj na Sunrise Festival, i ci, którzy bawiliście się razem z nim w klubach, gdy bywał w Polsce. Jesteście niepowtarzalni, różnicie się od Amerykanów i to bardzo. No i chyba o to chodzi. Okej, okay, thanks and I have one place for you. There is a t-shirt. Oh yes. And pen. Oh, sorry. One moment. We dropped the pen. We dropped the pen. We have the pen now. We have the pen. Okay, could you write something on this t-shirt? For what? For the radio station or for you? Or for... Radio station and your interviews for our listeners. Okay. Drodzy Państwo, ATFC właśnie w tym momencie na naszym t-shircie, na t-shircie I Love Planeta FM, kocham stację, która transmituje dla was Sunrise Festival 2010, składa swój autograf i ten autograf, włącznie z autografami innych niesamowitych gwiazd, które dzisiaj pojawiają się na Sunrise Festival, będziecie mogli wygrać już niebawem w konkursie na Planecie FM.
Mam nadzieję, że będziecie prężnie działać, by ten t-shirt powędrował właśnie do was. Ja nie będę może na razie zdradzał, co na t-shircie jest napisane. ATFC skrętnie zakrywa to drugą ręką, ale rozpisał się. Na razie jeden wers, już drugi. Czy zejdziemy na trzeci? Okay. Wow, Poland, you did it again. ATFC mam nadzieję, że zrobi to jeszcze raz w Polsce, że jeszcze raz zagra. Dzisiaj pojawił się na scenie Analog w Kołobrzeskim Amfiteatrze. Oj, my też mamy nadzieję, że ATFC będzie tutaj bywał częściej. Bo dzięki takim gwiazdom jak ATFC, no zdecydowanie, nasza scena klubowa rośnie w oczach. Podkreślam jeszcze raz, bardzo dowartościował polskich DJ-ów. Jest zaskoczony tym, co spotkał w Warszawie, gdy grał tam, w stolicy Polski. Jest również zaskoczony wami, czyli fanami, którzy są tutaj w Kołobrzegu na Sunrise Festival 2010. Bo przecież niesamowita atmosfera, która towarzyszy tej imprezie, jest najważniejsza. I hope you don't have to have all the DJs signing, because I've taken up so much space. Yes, yes, yes. There were other DJs, yes, yes. Dobra, thank you, man. Nice to meet thank you. Thank my you pleasure, much. Yes. Thank you. To był ATFC na Planecie FM, to jest Sunrise Festival 2010. Transmitujemy dla was to, co dzieje się w Kołobrzegu, w Światowym Centrum Clubbingu właśnie dzisiaj. To już drugi dzień, ale jest gorąco, ja muszę chwilę odpocząć. Wrażenia są niepowtarzalne, a tych wrażeń jeszcze dzisiaj brakować na pewno nie będzie, bo grono DJ-ów na pewno jeszcze do nas zawita. Za chwilkę ATFC przystępuje do kolejnego wywiadu, który będzie dostępny na naszej stronie internetowej www.planeta.fm. Bardzo gorąco polecam. Sunrise Festival 2010 live tylko na Planecie FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival. Marek został już ratowany na widok ATFC. Koleś po prostu omlał, nasz kolega tutaj redakcyjny musiał pomóc i przeprowadzić krótką rozmowę z ATFC. Bardzo w porządku gość, naprawdę zrobił na nas pozytywne wrażenie. Mamy dla was bardzo dobrą wiadomość, ale najpierw wiadomość. Ja muszę ci powiedzieć. Opowiadaj. Słuchajcie, wiecie co to jest, tak, faceta gramy w radiu na Planecie, gramy ATFC, gramy It's Over, ostatnio fajny, fenomenalny kawałek, a tutaj Marek patrzy i on idzie. Wchodzi koleś uśmiechnięty, hello, welcome. I wszystko jasne, ATFC, no świadczy to o tym, że ma naprawdę podejście bardzo, bardzo luźne. No to co, zdradzimy tym wszystkim? Zdradzimy, już teraz, już niedługo, nie, już teraz, zagalopowałem się, bo już chciałem to powiedzieć, ale okej, będzie już niedługo. Wielki gość, największa gwiazda obecnie muzyki klubowej, prawda? Najbardziej oczekiwany DJ, okrzyknięty numerem jeden na całym świecie. Uwierzcie mi, że tłumy nadciągają z minuty na minutę, a wszystko przez to, że za moment wystąpi Armin Van Buren, tak jest. I dokładnie Armina będziecie mogli posłuchać live. Oj, wszyscy czekają na to, my również. Słuchawy mocniej podkręcamy, teraz więcej jeszcze basu, więcej panie Bartes, basu i więcej lecimy. Basu. A za moment poopowiadamy jeszcze o Jorisie Wornie, bo naprawdę to, co się wczoraj wydarzyło, warte jest opowiedzenia. Planeta Poznań, Marek i Bartes razem z wami właśnie stąd, z Kołobrzegu. Planeta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live Sunrise Festival.
Planeta FM. Bartes Live Sunrise Festival. Blake Jarrell, live na Planecie FM. Thank you.
Delta FM. Marek Kowalczuk i Bartes live z Sunrise Festival. No my tu gadu, tak, proszę pana? A tu wielka euforia w amfiteatrze. Przed momentem byliśmy zobaczyć, no i po prostu szok. Ale szok był gwarantowany, ponieważ tam za starami właśnie teraz Pete Tong jest. Właśnie on jest jednym z najbardziej uwielbianych DJ-ów na Wyspach Brytyjskich i nie potrzebuje do tego nagród, aby udowadniać swoją popularność. Jako gospodarz Radio One tworzy wyselekcjonowane radiowe show od 1998 roku. To już 12 lat, kiedy rozkochał sobie publiczność na całym świecie. Mówi się o nim oficjalnie, że to najlepszy selekcjoner muzyki klubowej na świecie. No właśnie. Podobno jak Pete Tong dotyka się do jakiegoś singla, to ten single będzie hitem. Tak, to jest tak, że on ma naprawdę bardzo, bardzo wyrafinowany gust. On wie, co ludzie lubią. Wie to od wielu, wielu lat. Tak więc marzeniem wielu producentów jest to, aby utwór, który wyprodukują, pojawił się w jego, był selekcjonowany przez niego. Dokładnie. Właśnie. W momencie, gdy już się pojawi, to sukces jest gwarantowany, bo interesuje się wtedy tym mnóstwo ludzi i właśnie taki kawałek ma szansę, aby był bardzo mocno wypromowany. Ja słyszałem, że on mówi tak, że no ja zawsze nabijałem się z tego, że tak, Pete Tong mówi, dobrze, ten kawałek jest fenomenalny, ten kawałek będzie wielkim hitem i tak się dzieje. Tak, to jest fenomen. Ja słuchałem jego składanki ostatniej Wonderland 2010, no muszę przyznać, na początku tak po przesłuchaniu stwierdziłem, że mocno pojechane, ale no nie będę ukrywał, że w moim case'ie to są utwory najczęściej pogrywane, jeżeli pogrywam muzykę właśnie tak głęboką. Tam znalazła się na tej składance m.in. Tuchillo i Bambola. Jeżeli zbieracie muzykę, interesujecie się tym, no to warto się zainteresować tym utworem, bo to prawdopodobnie będzie wielki przebój i to Pete Tong mocno lansuje i to będzie strzał w dziesiątkę. Pete Tong. Może jeszcze tak, a może powiemy jeszcze, że w amfiteatrze cały czas nieprawdopodobny klimat. Gra świateł i naprawdę powtórzmy to. To jest Sunrise 2010. To jest miejsce, gdzie spotykają się ludzie.